Siemano, Tomerskich, bardzo serdecznie z tej strony Kamikadze i w dzisiejszym odcinku mikołajkowym postanowiłem otworzyć puszkę kart Road to UEFA Euro 2016. Zacznijmy od tego, że ta seria już była i ciągle chyba nadal jest. I właśnie niedawno zobaczyłem taką puszkę i no, postanowiłem ją sobie kupić i przeczekać z otworzeniem jej na mikołajki. Puszka zawiera... poczekajcie, tutaj zobaczę. Puszka zawiera 10 saszetek i 3 karty z limitowanej edycji, więc będzie ciekawie. I w tej chwili przechodzimy do otwierania. Oczywiście zachęcam też bardzo do zajrzenia na moje dwa pozostałe kanały, bo tam też dużo się dzieje, bądź będzie się dużo odbijać. Ten filmik jeszcze jest na kanale Kamikadze, ale będzie niedługo otwieranie karty będzie na kanale Kamikadze Kolekcjoner, a gry będą na Kamikadze Games. A więc dobrze, limitki sobie zostawimy na koniec i przechodzimy do pierwszej saszetki. Tutaj mamy Defora, Line Up Anglii, Kuckę, Hogliego, Millera i Chili Hesa. Dawno już nie otwierałem paczek kart z tej edycji, więc trochę mi się poprzypomnę, jakie karty tam są. I mamy Grzegorza Krychowiaka, One to Watcha mam, tylko jeżeli chce ktoś go, to piszcie. Help i Dali również mam. Dalej mamy Strojkowi, Jacko, Coleman i Alaba. Druga saszetka, nie, trzecia saszetka teraz będzie. Mamy Rui Patricio. Mamy tutaj Line Up Norwegii. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj Hamaleina. Mamy dalej Lafate, Berzeckiego i Barrera. Kolejna saszetka. W tej saszetce mamy Daniela Starridge'a, również mam. Her Portugalii też mam. Zajeba też mam. Mangale mam. Kleiber Dreda chyba nie mam. I Lalane chyba też nie mam. Kolejna saszetka, tutaj może coś ciekawego być, bo wydaje mi się taka grubsza. Mamy Vincenta Kompanego, jego chyba brakowało mi do wszystkich defensive rocków, tak. I chyba teraz wszystkich defensive rocków posiadam. Dalej mamy line-up Niemców, Birisa, Pintiligo, Sivoka, McCleana. Kolejna saszetka. Mam tutaj Dokala, One to Watch też mam. Werblom, Skrutel, Pogba, Pirlo i Samarisa. Kolejna saszetka. Mamy tutaj pan z favorita Moisandera, tego chyba akurat nie mam. Jest jakaś karta taka specjalna, której nie ma. Line up Chorwacji, to jest chyba ostatnia karta do pełnego składu Chorwacji. A nie, Chorwacji chyba mam już całą. Edmenera. I Mandzukicia, tak, teraz już jestem pewien, mamy całą Chorwację, proszę państwa. To jest pierwsze moje całe państwo. Chorwacja. Dalej mamy Eliona Wisa i Patricio. Kolejna trzecia. Coś mi się dużo ich wydaje, że jest. Mamy Game Changera Hazarda, jego chyba nie mam. Mamy Herb Polski, mam. Mamy Iwanowicza, Statuca,
Lewandowskiego i Robbie Keena. Kolejna saszetka, już chyba przedostatnia. I mamy tutaj Rahema Sterlinga, tego nie mam. Mamy Road to Euro 2016, to mam. Mamy Zengiba. Mamy Courtois, również nie mam. Subasicia i Kamila Grosickiego, również nie mam. I to już będzie ostatnia saszetka. I mam tutaj Florenziego i to jest mój ostatni Dynamo, mam już ich wszystkich. Dalej mamy line-up Hiszpanii, Herb Słowenii, Medjunina, Papastulosa i Mangala. No i dobrze, teraz najbardziej wyczekiwany moment, czyli limitki. Limitki to Zlatan Ibrahimowicz, mam go, Robert Lewandowski i Wayne Rooney. No niestety limitki nie za bardzo były takie szczęśliwe, ponieważ Lewandowski i Rooney byli w gazetce. Zlatana trafiłem w poprzedniej puszce, którą otwierałem, ale niestety nie otwierałem jej na odcinku. No, cóż by powiedzieć, puszka taka średnia, dzięki niej trochę te karty zdobyłem. No i ogólnie będę już chyba kończył odcinek, ponieważ nie ma już co tracić czasu. Ja zabieram się do nagrywania nowego odcinka na kanał Kamikaze Games. Możecie się go niedługo spodziewać i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!